Radni Rady Miasta Tarnowa przyjęli budżet na 2017 rok. Ten najważniejszy dla funkcjonowania miasta dokument został uchwalony za drugim podejściem. Uwzględnione zostały przez prezydenta Romana Ciepiele większość poprawek radnych PiS. Kluczowe w tej sprawie były także pieniądze, które miasto dostało w ramach odszkodowania od firm budujących łącznik autostradowy. Miasto w 2017 roku planuje inwestycje na kwotę blisko 132 milionów złotych. To jest bardzo prorozwojowy budżet. Trzeba patrzeć na inwestycje nie tylko poprzez pryzmat jednorocznego budżetu, bo niektóre zaczną się w 2017, skończą w 2018 lub 2019, a więc w projekcie 2017 roku mamy wymienione te inwestycje rzeczowo. Niektóre kwoty są tylko wystarczające na rozpoczęcie tej inwestycji. Większość będzie się kończyła w 2018, ponieważ mówimy o dużych zadaniach, takich jak przebudowa czy generalna modernizacja hali Jaskółka. Łączna ilość inwestycji to ponad 300 milionów złotych. W ostatnich latach takiego prorozwojowego budżetu jeszcze nie było. Oczywiście to wiąże się z finansowaniem z naszych własnych dochodów, ale również z funduszy europejskich, a na tą część, którą musimy dopłacić do funduszy europejskich, będziemy zaciągali kredyty. Tutaj z pomocą przyszła nam dobra wiadomość o zakończeniu mediacji z firmami, które działały na szkodę naszego miasta, 32 miliony złotych. W autopoprawce wprowadzam do budżetu na przyszły rok. To jest jakby korekta, oczywista korekta wynikająca z faktu, który zaistniał już po 15 listopada. Budżet miasta Tarnowa na 2017 rok został przyjęty jednogłośnie. Wydanych zostanie 712 milionów złotych. Po stronie dochodów widnieje prawie 669 milionów złotych.